Witam wszystkich serdecznie, jubileuszowe bitwy, no i goszczę kolejnego jubilata, a w tym odcinku swoją 20-tysięczną bitwę rozegra gracz o niku Krokodyl 2004. Witaj. Hej. Cóż, kilka pytań i jedziemy z koksem. Dlaczego jesteś Krokodylem 2004 w grze World of Tanks? Ten nick jakby z dzieciństwa, jak zakładałem konto, to miałem 10 lat i szczerze to nie pamiętam do dzisiaj, bo taki nick. Dlaczego krokodyl? Nie pamiętam. Zamiłowanie. Do końca teraz nie powiem. A 2004 to jest mój rocznik. Tak jest. Czyli w tym roku będziesz miał 8 lachę. A matura dopiero za rok, nie? Tak, tak. Matura dopiero za rok. Ciekawe, czy już ten wirus, można powiedzieć, już będzie po wirusie za rok. Nie wiem, jak matury wyglądały rok temu, czy też były zdalne, czy nie, no ale faktem, normalny, tak? Matury normalnie były strasznie rygorystyczne, jakby zasady były, nie? Aha. No to cię czeka za rok. Dobra. W każdym bądź razie, oczywiście krokodyl to jest świetne zwierzę, ale nieważne. Jeżeli chodzi o bitwy, widzę, że lubisz grać najbardziej medami, czołgami ciężkimi i czołgami lekkimi, artami najmniej, ale zapewne masz jakieś swoje ulubione pojazdy, czyli jakbyś mógł powiedzieć, czym lubisz teraz najczęściej jeździć? To jest bardzo zmienne, czym gram. Teraz jakby ulubionymi czołgami jakby to jest na ten moment obiekt 705A, 121B, Centurion Rack i 122TM, moja ulubiona czwórka. I do grania i do zarabiania, praktycznie uniwersalne do wszystkiego według mnie. No to dlaczego wybrałeś T57 Heavy na jubileusz? T57 Heavy zagrałem 10-tysięczną bitwę jakby z innym youtuberem i też T57 Heavy to była moja pierwsza dycha i dla mnie to jest... Czyli grałeś już swój pierwszy jubileusz 10-tysięczną bitwę kiedyś, tak? Tak. Ale nie ze mną. No nie z tobą, bo u ciebie jest tylko 20, nie? Tak. A tak dla ciekawości, u kogo zagrałeś? Ziomek ma tą subskrypcję, więc... Aha! To nie pokażemy, jaki to filmik. A jak wam poszło w ogóle w czasie jubileuszu? Poszło? Pamiętam, że 4 klocki zrobiłem, więc chyba dobrze. No dobrze, no to miejmy nadzieję, że w tym w czasie 20-tysięcznej bitwy też uda ci się zrobić ponad 4000 obrażeń. No to co, próbujemy? Jak najbardziej, prawie bitwa. No to jedziemy. T57 Heavy, no Jezus, ja już tym czołgiem nie grałem wiele lat. Chyba, nie wiem, czy Krav Maga jest teraz, jeżeli chodzi o magazynki, nie jest przypadkiem lepszy. Jest, zdecydowanie lepszy. No tutaj trzeba trochę oczywiście uważać, nie da się tak grać na wieży jak Krav Magem. Mapka Overlord, nie wiem, gramy gdzieś tam na środku z lewej strony, czy raczej bardziej po prawo byś chciał jechać? Szczerze, ja bym zjechał na dół, na plażę. No dobra, ja myślałem, że pojedziemy w lewo, ale robię co chcesz, jadę z tobą. To jak? Wiesz co, tam ci, gdzie zaznaczyłem, moglibyśmy spróbować. Najwyżej po prostu zobaczyć się, co dalej. Kurde. Tam nigdy nie jeździłem. No ale dobra. To już wiemy, gdzie są Krav Magi.
Jeden jest tu. No, tam dostajemy jednak na środku, ostro. Tak. To już 0-3. Tam... O kurde. Leopardzik. Oj, jadą po nas. Oj, 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 ale dostałeś. No, niestety. No, kurde, ale mnie zgwałcili. No, niestety, tak to bywa w tych czasach. No może jednak dobrze by było, żebyśmy od razu pojechali tam na lewo i tam przypilnowali, bo od razu cztery czołgi nam rozwalili. No już była taka przewaga, że... Nie wiem, czy jakbyśmy pojechali na lewo, to by nas nie rozjebali od razu i... No ale mieliby od... Ale o dwa czołgi byłoby tam więcej w obronie, więc... No ciężko powiedzieć, no. W każdym razie bardzo szybka bitwa, rozwalili nas szybciutko. No niestety nie udało się tak na 10-tysięcznej bitwie. Obrażeń chyba 4000 nie zrobiłeś, nie? Nie, nie. Ledwo 2000, więc... No... No ale tak i tak, jeżeli chodzi o obrażenia, no to... tylko trzy czołgi przekroczyły 2000 obrażeń, no ale bitwa niestety przegrana. No ale trudno, no może poprawimy się, jak wpadniesz na 25-tysięczną bitwę, nie? No oby, chociaż ta bitwa to była bardzo jakby na korzyść przeciwnika. No. No trudno. Ja bardzo dziękuję za wspólną grę. 20-tysięczna bitwa zaliczona. Teraz dążysz do jakiego czołgu? Z i STB-1.
Po buffach jest rewelacyjny, więc trzeba go szybko zrobić. STB1 jest super, tak? Tak, dokładnie. O kurde, też nim nie grałem chyba z 5 lat. Dobra, no to może 25-tysięczną bitwę na przykład na STB1 zagramy, nie? Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki. Może chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić? Bardzo dzięki, Faja, tutaj za bitwę i pozdrawiam i chciałem pozdrowić rodzinę, brata, psa i Wojt Plutonowa. Piesek jakiej rasy? Piesek jakiej rasy? Jamnik. Jamnik, no. Dobra, dzięki. Trzymajcie się i do zobaczenia.